Nie jest łatwo mówić o miłości Boga, gdy zdajemy sobie sprawę, w jaki sposób my go miłujemy. Jeżeli byśmy go miłowali tak, jak miłował go Boży syn, chodząc po ziemi w ciele, to by nam było tak łatwo mówić o jego miłości. Ale gdy zawodzimy go w codzienności i gdy żyjemy po części w duchu tego świata, zamyśleni i zabiegani koło spraw tego świata, to mówienie o Bożej miłości staje się czymś, co chcielibyśmy w miarę szybko zakończyć i mówić o czymś innym. Bo zdajemy sobie sprawę, że odpowiedź na Jego miłość nie jest taka, jak być powinna. Skoro ojciec dał swojego syna umiłowanego za każdego z nas, abyśmy mogli być zbawieni, to nasza reakcja na tą miłość wydaje mi się, że nie jest adekwatna do tego, co on dla nas uczynił. Kiedy my coś komuś dobrego uczynimy i patrzymy na to, jak ten ktoś do tego podchodzi, to, to oceniamy, mówimy chwileczkę, ja Ci okazałem tyle miłości, tyle współczucia, a Ty, a ty jakbyś w ogóle nie, nie cenisz tego nawet, co ja dla Ciebie uczyniłem czy uczyniłam. A więc, jaka jest nasza postawa wobec miłości? To jest ważne. Czy my chcemy poznać tą miłość na bazie, że sami chcemy być otwarci na miłość? Czy nam wystarczy poznanie, no wiem, Bóg mnie kocha, Bóg mi pozwala żyć jak żyje. Czy ta miłość pozwala nam grzeszyć, czy ta miłość daje nam możliwość, abyśmy przestali grzeszyć? Jakbyśmy się czuli na weselu z miłością. Jest ktoś, kto nas miłuje doskonale, a my go nie. I teraz mamy razem mieć wesele. On mówi nam prawdę, a my musimy udawać. Głupie wesele, prawda? Jak, jak nędzny jest człowiek, który się tak wybiera na wesele z Panem, kiedy Jezus może swobodnie mówić: A Cię umiłowałem do końca, a człowiek musi, skręcając się, powiedzieć: Ja też Cię miłuję, Panie, ale. Ale wie, że to nie jest prawda. Chcielibyśmy powiedzieć Panu prawdę? Chyba, chyba to jest logiczne, że chcielibyśmy mu powiedzieć prawdę. Też cię miłujemy, Panie. Dlatego Bóg umiłował nas wtedy, kiedy jeszcze nie byliśmy w stanie odpowiedzieć mu miłością, i dał swego syna, żeby przez ducha świętego móc rozlać miłość w sercach naszych. Ale to jest znowuż kolejny skarb. O który diabeł będzie walczył? Pamiętamy ten pierwszy list księdze objawienia. Jezus mówi: Zobacz, z jakie wysokości spadłeś. Wróć do pierwszej miłości. Panie, ja dla Ciebie robię tyle rzeczy, ja wykonuję różne zadania. Jezus mówi: Widzę to, ale spadłeś z wielkiej wysokości. Wróć do pierwszej miłości. Kto z nas wie, co to jest miłość? Ludzie znają jakieś tam, powiedzmy, definicje miłości na zasadzie swojego życia fizycznego na Ziemi. Ale co możesz powiedzieć o miłości dzięki Bogu? Czy możesz powiedzieć, że wiesz, jak miłuje się Boga? Z całego serca, z całej myśli, duszy i siły. Czy wiesz, jak miłuje się Boga? Z całego serca, z całej myśli, duszy, przecież to jest pierwsze przykazanie, które mówi o tym, że jeżeli chcemy być z Bogiem, to mamy Go miłować z całego serca, myśli, duszy i siły. Czy wiesz, co to jest? Jeżeli nie znasz, znasz tylko definicję, to jest tak przykazanie, to nie możesz być z miłością. Nie da rady. Ludzie sobie myślą, że jak będą coś tam robić, to już jest w porządku. Ale jeśli ktoś wobec nas tak postępuje, a my oczekujemy miłości, to mówimy: "Wiesz co, to jest takie marne, co ty robisz wobec mnie. Przecież powinniśmy miłować, powinnaś mnie miłować. A ty takie mizeroty jakieś robisz. To nie jest miłość. Wiesz, powiedz prawdę, ty mnie nie lubisz. Jezus umiłowawszy nas do końca, życie swoje położył. A co my zrobimy? Co my zrobiliśmy wobec niego?" Czy to jest życie za życie, czy to jest tylko Panie, ja Ci dam trochę swego czasu, ja Ci dam trochę swego jakiegoś tam, no powiedzmy, oddam Ci trochę z tego ziemskiego zadowolenia, no zrezygnuję trochę z tego, co mógłbym, czy mogłabym robić sobie w świecie, ale, ale nie zrezygnuję z wszystkiego. Czy dlatego Bóg nas umiłował, kiedy jeszcze w grzechu żyliśmy? Żebyśmy... Wycedzili panu coś tam i, i resztę sobie zatrzymali? Jak myślicie? Czy taka ofiara byłaby poniesiona po to, żeby ludzie sobie po prostu przecedzili i powiedzieli: No tak, to z tego mogę zrezygnować? To jest straszne, co się dzieje. Czy widzicie to, co się dzieje na Ziemi? Widzicie, że miłość umyka? Że nawet jak gdzieś była, to zaczyna znikać. Bo Jezus powiedział, że w czasach końca miłość. Wielu, co się stanie, oziębnie. I co dzisiaj widzisz za ludzi. Ludzie są chrześcijanami, ale to są trochę manekiny. Widzisz, że te ruchy to nie są ruchy miłości, to są ruchy sztucznego chrześcijaństwa. Człowiek sztucznie zachowuje się przed Bogiem. Nie jest to miłość spotkała się z miłością. To jest spotkanie kogoś, kto zdaje sobie sprawę. Że jest daleki jak wschód od zachodu, od miłości Boga, staje przed jego obliczem i próbuje odegrać rolę, jakby go miłował, czy miłowała. Czyli się zachowuje nad głupio w sumie. Spotkanie dwojga ludzi, jedno i drugie, mówisz, że się miłują, ale patrzysz, jedno jest takie dziwne, sztuczne, nienaturalne, no bo przecież nie miłuje tej drugiej osoby, ma kogoś innego w myślach swoich. A ta druga osoba miłuje rzeczywiście i okazuje tą miłość. A ten, ta druga osoba sztuczna, sztywna, bo nie miłuje. Głupio się zachowywać zawsze będziemy, jeżeli nie będziemy miłować Boga. Zawsze będziemy wyglądać jak głupki, które przyszły przed oblicze miłości i próbują coś odegrać, co miałoby mu powiedzieć: Panie, nie jest tak źle, jestem przecież. A potem odchodzę ze spotkania i gdzie idę? Czy dalej miłuję go? Czy dalej myślę o nim, czy dalej myślę, co jemu się podoba? Jezus umarł za mnie i za ciebie, żeby połączyć nas w jedno ciało. Czy nadal myślę, że Jezus miłuje mnie wtedy, kiedy ja już nie żyję dla siebie, ale dla Niego? Czy nadal myślę, że On mnie miłuje bezwarunkowo? Jest warunek. Jeśli nie oddam mu siebie, to nie jestem w Jego miłości. Tak, on umarł za grzechy całego świata, ale on nie miłuje w ten sposób całego świata, że tuli cały świat do siebie i świat jest taki zadowolony, czuje ciepło Chrystusa. Nie widzisz tego w świecie przecież. Ale tragedią jest, kiedy nie widzisz to wśród wierzących, bo w świecie wiadomo, świat jest po prostu oddalony od Pana, ale wśród wierzących, jak nie widzisz czułości, którą mają oblubieniec i oblubienica, to znaczy, że coś się dzieje z oblubienicą, bo do oblubieńca nie możemy mieć żadnych zarzutów. On Przyszedł z nieba, żeby wykupić nas z naszych grzechów, zapłacił najwyższą cenę, przelał swoją krew, żeby nas zbawić. On jest bez zarzutu co do miłości do nas, do końca nas umiłował, ale teraz odpowiedź na miłość. No, możemy wziąć zaręczyny z Panem Jezusem na zasadzie litery, ale litera zabija. Miłość ożywia. Nie da rady. Rozumiecie, to jest zbyt cenne, żeby na to odpowiedzieć byle jak. To nie da rady, nie da rady po prostu, nie dasz rady dostać się do miejsca tej miłości, do domu miłości, jeżeli miłość nie napełni ciebie sobą. Dlatego Jezus mówi, że bez mnie nic nie uczynicie dobrego. Nie ma szansy, po prostu musimy to zrozumieć, że walka toczy się o naszą relację z Panem. To nie idzie tak, że nie pilnujesz miłości, a twój wróg, diabeł, czy mój wróg, diabeł, on sobie po prostu w tej chwili no sobie, no sobie, poszedł pospać trochę. On wie, że czasu ma niewiele. Jeżeli uda mu się okraść nas z miłości do Jezusa, do Ojca, to jesteśmy załatwieni. Czy o miłość trzeba walczyć? Trzeba. Jeśli nie walczysz o miłość, to już oddałeś się. Czy oddałaś się? O miłość trzeba walczyć. I to codziennie, z kimś, kto chce nam podłożyć co innego, wciągnąć co innego. To tak jak mężczyzna czy kobieta, o miłość małżeńską trzeba walczyć. Job, sługa Boży, człowiek beznagany, który chodził po ziemi, powiedział: Zawiązałem przymierze z moimi oczyma, że nie spojrzę na młodą niewiastę. Miał jedną żonę. O miłość trzeba walczyć. To nie jest tak, że można sobie ją odpuścić i ona będzie się tak sobie utrzymywać. To jest bitwa o coś bardzo cennego. Słowo Boże mówi, kto miłuje mnie, ten co robi. Przykazania moje wypełnia, więc o miłościach się walczy. Pozostajesz wiernym Jezusowi, czy wierną, czynisz to, co On do ciebie powiedział. To jest walka o miłość. Jeżeli nie będziemy czynić tego, co on nam powiedział, to miłość, pff, jeżeli była, to umknie. A jakie jest jedno z tych jego przykazań? Pana Jezusa. A więc co to jest miłość? Czy to jest właśnie to, co my robimy nawzajem wobec siebie? Czy to jest to, co Jezus mówi o miłości? Czy to jest miłość Jezusa? Bo On mówi o swojej, abyście się nawzajem miłowali moją miłością, a nie jakąś ludzką. Potem wszyscy poznają, że ja tu byłem, jeśli będziecie się nawzajem miłować. A miłość to jest, jeśli jedni za drugich życie kładziecie. A więc mamy przed sobą zadanie. Albo być religijnym zborem i mamy swobodę. Każdy robi, co chce. Nie ma problemu. Spotykamy się Śpiewamy Bogu, jakieś kazanko jest, idzie przeżyć, idzie przeżyć, nawet ostre kazania, idzie przeżyć. Za chwilę dobrze się otrzepiesz, już nie pamiętasz. Albo toczyć bitwę o to, żeby tak naprawdę było, jak powiedział Jezus, mamy się nawzajem miłować. Albo będzie to obraz miłości, że jesteśmy jedno w nim, albo to będzie obraz rozdwojeń, roztrojeń, rozczworeń i wtedy nie mówmy, że my go miłujemy. Mogę to przeczytać, bo to jest w sumie proste. W pierwszym liście Jana. Powiedzmy trzeci rozdział, czternasty wiersz. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Czy rozumiemy, co ja przeczytałem teraz? Czy wszyscy? Ja też łącznie rozumiemy. Kto nie miłuje, gdzie jest? W śmierci. Dlaczego tak jest między wierzącymi ludźmi, jak jest? Dlaczego nie ma takiej więzi, tęsknoty, oczekiwania, bycia ze sobą, komunikacji? Dlaczego nie ma? Powiedzcie sami. Bo nie ma miłości, jest śmierć. A gdzie jest śmierć, tam nie ma życia. Tam jest miernota, tam jest człowiek sobie niby żyje, przecież ten świat niby żyje, jest martwy. A więc nie możemy powiedzieć, że jesteśmy w porządku, jeżeli nie mamy wzajemnej miłości, to trwamy w śmierci, a śmierć to nie Jezus. Jezus to życie. Trzeba wygrać bitwę, trzeba pamiętać, że Jezus mówi: Mój Kościół będzie się nawzajem miłować, oni będą do siebie tęsknić, będą ze sobą razem, oni się nawzajem będą budować w tym jednym duchu. Oni będą coraz bliżsi sobie. Wróg chce nas oddalać, a więc różne myśli daje: a to takie, a to takie, aby tylko rozsuwać, rozsuwać. Gdzie jesteś? No jestem przecież. A co robisz? A co to znaczy dla Chrystusa, co robisz? Możemy czytać dalej. Czwarty rozdział, siódmy wiersz i dalej. Umiłowanie miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził. I? I zna Boga. To jest tak proste. Jeżeli diabeł nie będzie pokonany, no to nie będziemy miłować będziemy zajęci sobą. Będziemy swoje plany, mieli swoje pomysły. A nasz pomysł i nasz plan, gdzie skończył się? Kto wie naprawdę? A kto wie fikcyjnie? Kto zna literę? A kto zna ducha? Ten, kto miłuje, zna ducha. A ten, kto zna literę, co? Nie miłuje. Albo się faktycznie nasz plan skończył na krzyżu, albo tylko wiemy, że nasz plan skończył się na krzyżu, a i tak mamy swój plan na życie. A więc tu nie ma podróby. Tu albo jest miłość, albo nie ma. To nie jest tak, że. Uda się niektórym przedostać do wieczności z Jezusem, bo udali dobrze, że go miłują. I on się nie, nie zorientował, tak jak się nie rozeznał co do Judasza, i nawet mu nogi umył. I do wieczerzy mu to pozwolił przystąpić. Ale co potem? Człowiekowi czasami się wydaje, że jakby oszukał, czy oszukała Jezusa i będzie dobrze. Nie, nie można nawet myśleć o tym. Mamy wygrać bitwę o miłość. O miłość, bo to jest przykazanie. Nie możemy miłować po swojemu. Wiesz, ja i tak jestem bardzo się otworzyłem, czy bardzo otworzyłem, ja i tak jestem, przekroczyłem wszystkie granice, które tylko mogłem przekroczyć, bo ja już nie okradam cię przecież. Ale to nie chodzi o to, żebyś mnie nie okradał, tylko chodzi o to, czym mnie obdarzasz, czym ja ciebie obdarzam, czym się nawzajem obdarzamy. O to chodzi. Wiesz, ja Ci nie będę nad głowy zawracać, ja Ci nie będę nad przeszkadzać w Twoim życiu, ja Cię w ogóle będę omijać z daleka, żebyś nie miał ze mną żadnych kłopotów, ale to nie o tym mówi przykazanie. A więc co mam do zrobienia? Śmierć. Wziąć swój krzyż, wyprzeć się siebie, to jest podstawa. Kościół, który ma wejść do wieczności, to są ci, którzy umarli na krzyżu i ożyli w Chrystusie. Wojna toczy się o miłość. To jest jeden z tych głównych elementów. Miłość idzie dalej. Wiara, wiemy, dochodzi do pewnego punktu i nadzieja, spotykamy Jezusa, ale miłość idzie dalej. Bóg po to powiedział o miłości, żebyśmy mieli świadomość. Miłość spowodowała, że on posłał nam syna. A miłość to nie jest coś, co wiesz, bo Ty mi pasujesz, to ja Cię będę miłować, a Ty mi nie pasujesz, to ja Cię będę nie miłować. My ludzie mamy taką tendencję, lubimy, nie lubimy. A tego nie lubię, a tamto nie lubię. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Jak się czyta Biblię, Normalnie doznajesz, że słowo jest przerażające, tak rozświetla ciemności naszego ja. Ale można szybko zapomnieć, co żeśmy przeczytali, i pójść dalej. Można, bo to jest możliwe dla nas, ludzi. Albo zostać i powiedzieć: Panie, to musi się skończyć. To moje kręcenie się koło siebie samego czy siebie samej, to musi się skończyć. To musi być koniec na krzyżu. Ja nie, nie chcę już żyć w ten sposób. Nienawidzę takiego życia. Nienawidzę życia zamkniętego. Jezus odchodził od swoich uczniów. Często odchodził, ale po co? Musi się modlić. Nie odchodził od nich dlatego, że już miał ich dość. On odchodził po to, żeby znowuż przyjść do nich z tym, co jest potrzebne dla nich tego dnia. On przebywał z Ojcem. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna Swego Jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeńżyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna Swego jako błaganie za grzechy nasze, umiłowani. Jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Powiem Wam, że to jest właśnie czas, czas na to, żeby. Przypomnieć sobie, po co jesteśmy chrześcijanami. Nikt z nas nie nawrócił się po to, żeby stać się obywatelem jakiegoś zboru, Kościoła w sposób literalny. Staliśmy się cząstkami żywego ciała Jezusa Chrystusa. I tutaj właśnie toczy się też bitwa o to. Wiara czynna w miłości, tu trzeba wygrać. Wróg będzie walczył o to, żeby oblubienica była skażona, żeby ona nie była połączona ze sobą zobaczcie że Jezus modlił się o to abyśmy byli jedno ze sobą tak jak on z Ojcem jest jedno to jest niewyobrażalne dla nas jak można być na ziemi tak jedno można być dzięki Jezusowi w nas można być jedno można mieć to samo myślenie to samo pragnienie i to samo działanie można być jedno ale kiedy kiedy nie my lecz Chrystus i niech Bóg daje kościół będzie w niebie kościół będzie z oblubieńcem ale czy my będziemy w tym Kościele, to jest zależne od tego, czy, czy miłujemy w ten sposób, jak zostaliśmy umiłowani przez Boga. Umiłowanie, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować, Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Potem poznajemy, że w Nim mieszkamy, On w nas, w nas że z Ducha Swego nam udzielił. I kiedy czytamy ten list do rzymian, jak wrócimy w tym piątym rozdziale, tylko trochę wcześniej mamy piąty wiersz. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Miłość Boża jest czymś wspaniałym. Wiecie, życie bez miłości to jest, to jest tak jakby no jakbyś no nie wiem jak to powiedzieć, jakbyś chodził bez smarowania, w kolanach, w kostkach, wszystko by tarło. Życie bez miłości to jest, jest tak, jakbyś po prostu, co zrobisz, to w sumie tylko, tylko bólem się kończy. Nie ma smarowania, nie ma, nie ma tego, co jest cenne. Pomyśl, czy, czy to jest właśnie to, po co Jezus wróci na ziemię? Czy, czy my jesteśmy tymi ludźmi, po których on wróci z wielką radością, żeby nas wziąć na wieczność do siebie? Pomyśl, czy czynisz to, co on mówi, czy nie? Wielu ludzi myśli sobie, jak się jakoś tam w życiu ustawią, to już jest dobrze. Że jak w domu jest jedzenie, picie, ubranie, jeszcze więcej, jeszcze więcej czegoś tam, to już jest dobrze. A w dom, który nie ma miłości, jest biednym domem. Można mieć wiele rzeczy, a nie mieć tego, co jest najważniejsze. Miłość to czystość, to życie według przykazań Pana Jezusa Chrystusa. Niech Bóg pomoże nam, abyśmy mogli go poznawać, poznawać Boga coraz więcej, więcej, więcej. Właśnie przez to niech Bóg pomoże. On, on pracuje, ale wielka bitwa się o to toczy wielka bitwa się o to toczy. O nasze relacje, wielka bitwa. Diabeł jest oskarżycielem braci, kombinatorem, zniechęczaczem, żeby zniechęcać nas do, do życia według Słowa Bożego. Żeby, żeby człowiek po prostu był sobą, a nie Chrystusem. Diabeł bardzo lubi, jak my jesteśmy sobą, jak my mówimy, ja taki jestem. Diabeł bardzo lubi te powiedzenia, ja taka jestem i taka będę, czy taki będę. Diabeł lubi to bardzo, to mu się podoba. Jezus był na ziemi, umarł za nas, my umarliśmy w Nim. I zamiast mówić, takim Chrystus jest, jak moje życie dzisiaj wygląda, takim jest Chrystus. Tego diabeł nie chce. Tak, po prostu ja takim jestem. To nie jest takie łatwe mnie zmienić. Diabeł to lubi. Tak, trzymaj tego. Widzisz, to, co ja w Tobie założyłem, to jest tak silne, że nawet Jezus tego nie jest w stanie Tobie pokonać. Tego się trzymaj. Mów tak, ja taki jestem, ja taka jestem. A Jezus mówi, że miłuje tych, którzy doszli do tego przekonania, że skoro On umarł i my się umarli, abyśmy już nie byli tacy, jaki byliśmy, ale byli tacy tacy, jakim On jest. Jezus zupełnie co innego mówi niż wielu ludzi mówi dzisiaj. Ludzie czują się tacy wtedy silni, bo mogę to powiedzieć, ale to jest nadal grzech nadal nędza. Pamiętajmy, niech Bóg pomoże nam pamiętać, jesteśmy wszczepieni w jedno ciało. Co to znaczy ciało Chrystusa? To coś więcej niż tylko być razem. To jest o wiele więcej. Widzicie, człowiek jest tak jak taki Małolat. Kocha i za chwilę nie kocha. I, I może tak, kocha jedną dziewczynę, a za dwa dni kocha inną, za pięć dni następną, a za dziesięć znowuż inną, a potem znowu tą samą, i tak cały czas, zależy co w głowę strzeli, to tego kocha. A kiedy jesteś dzieckiem bożym, to też tak kochasz, co wpadnie ci do głowy, czy już masz obiekt swojego serca i zakochania w nim popełnię do końca? Czy już masz kogoś, kogo kochasz do końca? I dla niego życie położyłeś, czy położyłaś, i tylko dzięki niemu dzisiaj żyjesz i masz ochotę być prawdziwym zbożem, w którym ludzie się miłują. I sam kładziesz życie po to, żeby tak było w tym zboże. Bo miłość to nie jest tyle, że liczenie na innych, tylko patrzenie na siebie. Wielu liczy na innych i mówi: Wiesz, ja bym chciał być zbożem, w którym ludzie się miłują. I pierwsze pytanie, a ty miłujesz? No, ja potrzebuję miłości. Właśnie to umrzyj i będziesz miłować. Człowiek by chciał brać i brać i brać, a Jezus mówi, ja ci dałem, żebyś dawał. Czy dawała? Darmo dostałeś? Darmo dawajcie. A więc, czy jesteś gotowy, żeby walczyć o miłość? Osobiście, do Pana. Miłość to bycie z Nim cały czas. Właśnie całe doświadczenie polega na tym, że jeśli miłujesz Jezusa, to z Nim chodzisz wszędzie, rozmyślasz o Nim, modlisz się, rozmawiasz z Nim, On z tobą rozmawia, doświadczasz następnych rzeczy, które są potrzebne. Jeśli Go nie miłujesz, to jesteś z Nim od czasu do czasu. Najczęściej wieczorem i z rana. Tak szybko, pobieżnie i dalej. A z, a z miłością tak się nie jest. Z miłością jest się cały czas. I oto toczy bitwę diabeł. Żeby zniechęcać, żeby ludzie byli z Jezusem od czasu do czasu, a nie cały czas. Miłość to miłość, to nie jest złączenie na chwilę. To tak, jakbyśmy byli jednym ciałem złącza, złączanym dwa razy w tygodniu. To dopiero ciało, co? To jakby nasze członki. Porozrzucać, a potem y, dwa razy na tydzień połączyć. Ciekawe, co by było za pierwszym złączeniem. Ja się domyślam, a ty? Żaden członek by nie żył. Nie da rady. To cały czas musi funkcjonować w jedności. Tracisz jedność, tracisz miłość, tracisz życie. Czek sobie myśli, że a ja sobie poradzę. Nie poradzisz. To co mówiłem, prawidłowo, jeżeli by nas rozczłonkowano, to powinniśmy umierać. A kto by przeżył, to znaczy, że nie był częścią tego ciała. Jest nadzieja, tylko trzeba walczyć o to. Nie można tego odpuścić. Nie można być sobie bohaterem w a być bohaterem w dobrym. Jest nadzieja, jest możliwość. Pan się troszczy o nas, abyśmy wygrali, ale to jest wojna, wojna o miłość. To nie jest tylko tak, ja trochę powalczę. Albo się zabierasz do wojny i uzbrojony, czy uzbrojona w całą zbroję, toczysz bitwę z diabłem o to, żeby ci tego nie zabrał, co jest święte. A jeśli ci zabrał, zasłonił czymś tam i odpuściłeś sobie to, to teraz trzeba wołać do Pana, żeby Pan pomógł odsunąć wroga i żeby znowuż mieć dostęp do tej składnicy miłości, radości, pokoju, uczciwości, wierności, budowania się nawzajem na Boży dom. Możesz powiedzieć, ale jestem młody wierzący, a co to ma wspólnego? Też powinieneś być martwy, czy martwa. Czy młody, czy stary. Musi być martwy, żeby Jezus mógł napełniać. Nie kiedyś martwy, tylko już martwy. Po to się chciłeś, czy chciłaś, żeby umrzeć. I żeby powstać do nowego życia i żeby to nowe życie prowadzić. A więc trzeba walczyć, to jest wojna. To nie jest tak, że robisz sobie co chcesz i jakoś to się trzyma. Nie utrzymasz miłości, jak nie będziesz wygrywał z diabłem. Nie masz szansy. Oto się walczy, to jest skarb z nieba. Miłości nikt z nas nie miał. Wszyscy byliśmy fałszywi w miłości. Prawdziwa miłość przyszła z nieba i tylko w tej miłości może naprawdę miłować. Inna miłość się w ogóle nie liczy. Nie ma żadnych szans. Bóg, który nas umiłował, okazał swoją miłość przez to, że przed Jezusem posłał Jana chściciela, żeby co? Przygotował drogę, żeby ludzie nie poginęli, ale żeby byli przygotowani na to, żeby spotkać Mesjasza na swojej drodze. A więc głosił upamiętanie, chrzest upamiętania głosił, żeby ludzie byli świadomi, że są grzesznikami, żeby potrzebowali oczyszczenia. To jest jak odmienienie myślenia trochę, odkierowanie człowieka od życia tylko dla samego siebie, do tego, żeby zaczął się człowiek zastanawiać, czy. Ja na pewno jestem z Panem, czy Pan jest ze mną? Może jeszcze jedna rzecz z Ewangelii Jana z trzeciego rozdziału. Tak jak kiedyś Bóg się zatroszczył o to, żeby Izrael, który wpadł w pułapkę grzechu, żeby mógł się ratować. Tak samo ona się zatroszczył i od trzynastego wiersza, trzeci rozdział. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Wiemy, że wtedy, kiedy ktokolwiek spojrzał na tego węża, jad nie działał. Ukąszony przez węża człowiek nie umierał. Jad przestawał działać. Nie potrzebował człowiek zaszczyku, antidotum, nic. Wystarczyło spojrzeć na Jezusa. To samo jest teraz. Spójrz na Jezusa i zobacz, jak on cię miłuje. Umarł za ciebie i za mnie na krzyżu. I zobacz, co ta miłość do ciebie mówi. Kiedy tylko spojrzysz na Jezusa, od razu jad przestaje działać. To egoistyczne życie dla siebie, od razu widzisz, że to nie jest to, że tak nie można żyć. A jak nie patrzysz na Jezusa, to egoizm działa. Jad się rozchodzi coraz więcej, coraz więcej, obejmuje umysł, i człowiek nawet nie czuje wstydu, że żyje dla samego siebie czy samej siebie. Nawet się tego nie wstydzi. Bo już egoizm tak mocno opanował umysł i serce, że człowiek już czuje, że tak się żyje normalnie w kościele. Ale jeżeli patrzysz na Jezusa, on mówi przecież: On umarł za mnie, on nie był winien moich grzechów, a umarł za mnie, on poświęcił swoje życie za mnie. Ja nie mogę być egoistą, od razu to ginie, i już nie może pójść dalej. Rozumiesz? Brak patrzenia na Jezusa powoduje egoizm i życie dla samego siebie czy samej siebie. Ale kiedy patrzysz na poświęcenie Jezusa, od razu to ginie. I zdaję sobie sprawę, tak nie da rady żyć. I mówisz, zaczynasz modlić się do pana, szukać u pana tego, co cenne, co ważne. Panie, tak nie da rady żyć. Ja nie mogę żyć dla samego siebie czy samej siebie. Ja muszę położyć swoje życie. i Inni muszą mieć korzyść ze mnie, panie, bo ja mam korzyść z ciebie. Patrzyłem i, i zobaczyłem. Moje życie ma sens tylko wtedy, gdy ty je użyjesz dla własnej chwały, panie, i zaczynasz normalnie z panem rozmawiać. A nie bełkoczesz idąc spać albo budząc się rano. I jakąś bełkotankę człowiek wypowie i idzie sobie dalej żyć dla siebie. Tylko modlitwa staje się rzeczywista, bo widzisz Jezusa, widzisz to, co ma sens naprawdę w życiu. O tym mówi tutaj Słowo Boże. Patrz na Jezusa. Jest, Paweł pisze w ten sposób, że patrząc na Jezusa z pracy dokończyciela wiary, porzućmy grzechy i ciężary swoje biegnąc za Nim. Porzucajmy grzechy i ciężary biegnąc, widząc Jezusa, Jego poświęcenie za mnie i za ciebie. On z nieba przyszedł do nas, aby umrzeć za moje i twoje grzechy. Opuścił niebo, a ty się boisz, czy nie chcesz opuścić swego ja? Bo ono jest takie przyjemne, takie fajne, możesz żyć sobie dla siebie, zająć swój czas sobą, i jesteś taki zadowolony, bo nareszcie masz czas dla siebie. Gdyby Jezus to zrobił wobec nas, co byśmy mieli? Wszyscy byśmy w grzechach poginęli, ale on opuścił niebo i oddał swoje życie za mnie i za ciebie. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął. Ale miał żywo i to jest piękne. Patrząc na Chrystusa mówię: Panie, jeżeli tylko diabeł ogarnia moje życie samowolą, życiem dla siebie, a ja teraz po, po co mam się poświęcać dla kościoła? Oni żyją dla siebie, ja też będę żył dla siebie. Wszyscy żyjmy dla siebie. I gdzie pójdziemy? Do gehenny. Albo wszyscy żyjmy dla Jezusa, I gdzie pójdziemy? Na wesele. No bo Jezus przyjdzie po oblubienicę. I to jest ważne, żeby patrzeć na Chrystusa. Opuścisz egoizm, opuścisz to, a ja i tak dużo robię. A co robisz? No, przychodzę na zgromadzenia, ale dużo robisz, ale poświęcenie. Miłość się tak poświęca, chyba tak. Miłość biegnie, miłość jest szczęśliwa, zadowolona, mam społeczność z Panem, tam gdzie dwóch, trzech. Pan jest, chwała Bogu. Z powodu Pana jesteśmy. Bo chcemy z nim być, bo on jest cenny dla nas. To jest patrzenie na Jezusa i myślenie dzięki niemu. A jeżeli nie patrzy na Jezusa, to ja myślę dla siebie, byłem na zgromadzeniu, o co chodzi. A co zostało po zgromadzeniu? A no, przecież no, nie można wymagać aż tak od razu. A jak z miłością być, to nie, no to z, za 50 lat. Nie można tak wymagać od razu, żeby człowiek był z tym, kogo kocha. Głupie co? Kiedyś, później. Zupełnie inaczej to działa. A tym bardziej z Jezusem. Albo się jest, albo się nie jest. Nie ma inaczej. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Nie dziwmy się, że Duch Boży nawołuje do miłości. Nie dziwmy się, bo bez miłości nie wejdziemy do wieczności. Nie ma szansy. A miłość to nie jest to, co ja sobie wyobrażam czy ty. Patrzmy na Chrystusa, to jest miłość. Bóg jest miłością, Jezus jest obrazem Ojca. Miłość zobaczyliśmy w Synu, to jest miłość. Jeżeli chcemy miłować, Syn jest obrazem miłości. W Synu widzimy miłość. Jezus mój, wyprzyj się siebie, we swój i co Pójdź za mną i co? I naśladuj miłość, naśladuj mnie. Niech Bóg Ci daj mi każdemu z nas. Naśladować miłość, wygrać bitwę, przestać być sobą. Myśmy umarli. W sumie każdy z nas nie ma prawa być sobą, bo bycie sobą to jest bunt wobec Jezusa. Mamy być jak? Jak Jezus. Wszyscy mamy chcieć być jak Jezus. To jest posłuszeństwo, to jest chęć. Diabeł walczy. Widzisz człowieka, który się nawraca, jaki zainteresowany, jaki zainteresowana. Chodzi koło tej sprawy. Wszystko jest tylko jedno. Jezus. Wszystko to Jezus. A potem co? Człowiek doszedł już do jakiegoś pełnego poznania. Już nie musi być Jezus. Może być już ja. Może być... Nie. Nasze poznanie ma rosnąć. Coraz więcej poznajemy Jezusa. Powiedzmy to, co Paweł pisze w liście do Efezjan. Czy myśmy to osiągnęli? Już możemy powiedzieć, panie, już to mam. Jestem w porządku. Mogę teraz sobie zająć się sobą nie, dopóki tego nie osiągniemy nie możemy zająć się sobą, bo to jest cel i Paweł mówi tak w do Efezjan w trzecim rozdziale od czternastego wiersza. Dlatego zginam kolana Moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, aby wkorzenieni, ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznania, abyście zostali wypełnieni. Całkowicie pełnią Bożą. To jest cel. I teraz, czy my możemy stracić jakąś chwilę, jakieś dni, jakieś tygodnie, miesiące bez tego celu, żyjąc na tej ziemi? Przecież to bez sens mieć inny cel, niż być napełnionym Bogiem. To bez sensu, jeżeli Bóg jest miłością, a to napełnienie daj mi podstawę, że idę do wieczności, bo kogo Bóg napełnia, ten jest usprawiedliwiony, ten trwa w Chrystusie, tego Bóg napełnia miłością. To znaczy kim? Z sobą napełnia, bo wtedy On w nas mieszka. Poznać pełnię. Chwała Bogu. Czyż to nie jest piękne? Bóg okazał nam łaskę, pozwolił nam wstać z naszych upadków i wyruszyć w podróż kosztowną podróż opłaconą przez krew jego syna w poznawaniu Boga każdą chwilą nie teoretycznie tylko ale i praktycznie poznawać to co poznajemy przyjmować i tym żyć to jest piękne poznawać ludzi którzy żyją z słowem Bożym wiecie być z Boże w którym ludzie żyją słowem Bożym, każdym słowem Bożym. Widzieć, jak to słowo nas zmienia, to jest piękna rzecz. Piękna rzecz widzieć, jak my się poddajemy, jak my piękniejemy, jak oblubienica pięknie jest dla swojego oblubieńca. Widzieć to w nas, w cząstkach tego kościoła to jest piękna rzecz oglądać, ale jeśli ogląda się jakieś brodawki, jakieś inne gadziny rosnące na tym, to co to jest? Tak nie da rady być cząstką umiłowany Jezusa. Wszystko za wszystko, tak? To jest ta miłość, wszystko za wszystko. Nie trochę za wszystko, tylko wszystko za wszystko. Niech Pan będzie w tym uwielbiony. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie. Po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. Mamy wojnę, to jest wojna o miłość. Wojna o Boga toczy się, o Boga w nas, w Tobie i we mnie. Nie o mnie, że ja coś Bogu daję, tylko o Boga, który będzie mnie napełniał, sobą i ciebie. Bóg nie chce to, co ślepe, kulawe i byle jakie, złożone mu w pośpiechu i odprawione, żeby tylko Bóg był zadowolony. Bóg chce znaleźć w nas kogo? W siebie. Po to zapłacił najwyższą cenę przez swego syna, żeby w nas znaleźć siebie. Bóg nic innego nie weźmie do wieczności jak siebie. Bo w wieczności coś, co nie jest jak Bóg, nie może być. Czy jest to możliwe? Tylko wtedy, kiedy my chcemy to, co chce Bóg. Bóg daje nam chcenie, a diabeł próbuje to zmienić, próbuje nas pociągnąć gdziekolwiek indziej. Bóg daje ci święte pragnienia, a diabeł przychodzi z innymi pragnieniami i mówi: "Zobacz, przecież tam to możesz zostawić na razie. To jest sprawa taka priorytetowa, taka ważna sprawa to jest przecież. A tam to możesz zostawić, zaniedbać. To później zawsze zdążysz zrobić, tak jak ludzie myślą, czy nie. Zbór można opuścić, zgromadzenie można opuścić, ale nie można opuścić tej roboty, bo przecież tam jest pieniądze są." Tutaj, no to byłem, a tam zarobiłem. I to jest ważne, i tam to ważne, i to jest jeszcze ważniejsze. A potem, no przecież nic nie straciłem. Odsłucham sobie na płytce, czy na kasecie, czy gdzieś tam. I nie będzie źle, jakoś to będzie. I tak czy człowiek zaczyna myśleć, to kto tam myśli w głowie? Ja był. Człowiek mówi, panie, ty mnie kupiłeś i ty obdarzyłeś mnie wszystkim, co jest mi potrzebne. Niczego mi nie brak. Potrzebuję ciebie. I wtedy Bóg bada, czy dla nas jest ważniejsze to, co przemija, czy to, co wiecznie trwa. Jakie są nasze decyzje, jakie nasze wybory. Za czym płaczemy? Koło czego chodzimy? Jeżeli brakuje miłości, wtedy mamy wielki niedostatek. Jeżeli brakuje nam jakiegoś kolejnego ubrania, a mamy już tych ubrań w szafie tyle, że się już nie mieści, ale my chcemy kolejne i nie dostaniemy tego. I będzie to problemem, to lepiej niech będzie problemem to, że jeśli widzę, że brakuje mi, brakuje mi Boga, bo już nie zależy mi tak na braciach, na siostrach, już mogę żyć po swojemu i się zaczynam do tego przyzwyczajać, to wtedy czuję, że coś zaczyna śmierdzieć. Kto to śmierdzi? Stary człowiek. Tak śmierdzi, stary człowiek. Ale woń Chrystusa to jest życie otwarte, prawdziwe. Wygraj tą bitwę. Wszyscy chcą Twojego zwycięstwa. Każdy z nas niech będzie zwycięzcą. Wygrywaj bitwę. Patrz na Chrystusa, jaki on jest. I z tego czerp swoje życie codziennie. Amen.